Książnicy Karkonoskiej odbyła się Rada Platformy Obywatelskiej Regionu Dolnośląskiego. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi pytaliśmy przede wszystkim o program. Oczywiście Rada Regionu są przedstawiciele całej Platformy Obywatelskiej Dolnośląskiej, to są też samorządowcy Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj się spotykamy w Jeleniej Górze, między innymi, żeby rozmawiać o tych kwestiach najważniejszych na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. To jest cały program i plan do wyborów, wyłanienie kandydatów, przygotowanie programu, też później dystrybucja programu. Przede wszystkim to pomoc młodym ludziom, o tym już mówimy w kontekście dostępu do taniego kredytu i mieszkania, to jest także perspektywa pracy i tak zwanego babciowego. To jest przede wszystkim zajęcie się przedsiębiorcami, którzy zostali tak opodatkowani, że nie są w stanie już dzisiaj się rozwijać, a więc absolutnie obniżenie kosztów pracy i kosztów podatkowych. I trzecia rzecz to jest ten właśnie solidaryzm międzypokoleniowy, polityka senioralna. Oczywiście przed nami wyzwania dotyczące mieszkalnictwa dla osób uboższych, tych, które sobie ciężko radzą w życiu. To jest zupełnie inna kwestia i na pewno w tym obszarze będziemy przedstawiali swoje propozycje, ale to musi być ze wsparciem samorządu. Samorząd na koniec musi realizować. To nie może być odrealnione, że państwo sobie, a samorząd sobie. To musi być wspólny program samorządowo-państwowy. Po pierwsze, niezależne sądownictwo, bo tu, jak widzimy, w wielu miejscach mamy dość poważny problem. Pytaliśmy także o plan na dalszy rozwój naszego regionu. Bardzo ważna, pani redaktor, to jest kwestia geotermii, wykorzystania tego potencjału, który jest. Sudety bez emisji, to jest nasze hasło, gdzie tania energia, bezpieczna w jakim stopniu i bezpieczeństwo energetyczne jest dosyć istotne, ale też co najważniejsze, pani redaktor, oprócz tej taniej energii też czyste powietrze. Sudety bez emisji, geotermia, to są te obszary, których powinniśmy wykorzystać, nie tylko tutaj, generalnie w całych Sudetach. Po pierwsze, musimy wygrać. Żeby cokolwiek oferować, to nie możemy być kolejny raz w opozycji, bo opozycja ma tylko zadanie kontroli, a nie kreowania. To już za długo trwa ta kontrola w wielu miejscach i dlatego wszystkie siły i możliwości, jakie mamy, a mamy je sporo, bo widać, że region nie jest tak stracony dla Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy Obywatelskiej, dla wszystkich ruchów, które tu powstają z pomysłem nawet tak dla Polski z tym stowarzyszeniem samorządowym. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby wszystkie komisje były dobrze obsadzone, żeby nie doszło do fałszowania wyborów. Nie zabrakło także pytania o listy i nazwiska, jakich możemy się na nich spodziewać. Na pewno na liście będzie obecna trójka posłów, pani Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki oraz moja osoba, ale będziemy namawiali wszystkich, szczególnie kobiety, bo wiemy, że połowa kobiet na bazie tak zwanego suwaka, czyli zamiennie, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, to będzie połowa mężczyzn, połowa kobiet. Serdecznie zapraszamy szczególnie samorządowców do tego, żeby wzięli udział w tych wyborach. Lepiej się zawsze czułam w Sejmie, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o moją osobę, absolutnie jest wszystko przedwczesne. A jak zapowiedział szef PO na Dolnym Śląsku, za około miesiąc poznamy pełną listę kandydatów.